Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wow, jak niedawno przy tej grze nie było. Bardzo, bardzo dawno. Ale nic to. W tym odcinku zajmujemy się 24. misją fabularną Bliski Kontakt. Na początek kasata z odprawą. Two engineers are being held in the observation post southwest of Ngumba Industrial Zone. Boss, your mission is to rescue them. The targets are civilians, one male, one female. They were dispatched to the area by an international health organization, but disappeared shortly after. Extract the two targets and help them escape the country. Okej, no prosta misja. To jest blisko jakiegoś mini posterunku, no ale... Miejmy nadzieję, że się żadna afera z tego nie wteguje. Wiecie co? Myślę, żeby wziąć sobie D-Doga. Między innymi też po to, żeby przetestować ten strój. Bo jestem ciekaw, jak będzie właśnie się sprawdzało to ogłuszanie przez Piesoła. Tutaj wszystko jest moje. Dobra. Jak najszybciej. Nie zwlekajmy. Prisoners being held in a guard post to the southwest of Ngumba Industrial Zone. The targets are civilians, one male, one female. Apparently they're specialists sent out there to investigate infectious diseases. They were frequent visitors to that devil's house at Zoyamadipuru. If you recover them, we'll finally be able to get first-hand accounts of what's been going on in that place. No ja jestem mega ciekaw, co się zdziało dokładnie w tym miejscu, bo patrząc po tym, co się działo fabularnie, w 20 misji fabularnej, pod tytułem Głosy, to niewiele dało się z tego wywnioskować. Dobra, biegusiem w takim razie. Posterunku raczej nie będę przejmował, lećmy prosto do prosto do celu. Tylko właśnie, pytanie. Czy ci ziomkowie, czy oni będą od razu, wiecie, czy będzie ich można pultonować? Czy może jednak trzeba będzie ich wsadzić do helikoptera? To jest bardzo dobre pytanie. O, a to mi się podoba akurat. Bo dość wyciszę moje kroki, nawet w trakcie biegu. No, dawaj, boss, wskakuj. Boss, an enemy squad is on its way to the guard post. Watch yourself. Nie to, to. Aha, to myślę, że mam iść tutaj, mam iść tu, dobra. Czekaj, w tą stronę najpierw muszę iść. Żeby sobie ogarnąć wejście. A to mi oznaczył, dobra. Wieżyczkę, tak sobie myślę, co tam jest zaznaczone. O, znalazł wroga, gdzie? No tak. Wiem, że jak on... Okej, okay, tam.
Zapomniałem, że jak pieseł oznacza, to oznacza, ale nie na mapie, tylko na ekranie, jakby ja to widzę. Analysis complete. Analysis complete. Okej, okay, tam jest przynęta. Dobra, maska gazowa jest o tyle fajna, że... nie blokuje mi odstrzelenia typa. Już niestety blokuje. Typie, na mnie się spójrz! O, dobra, nieważne. A mamy już tutaj chyba obojga. Analysis complete. That looks like the target. Analysis complete. Analysis complete. Okej, okay, jeśli to będzie naprawdę aż tak łatwe, no to ta misja pójdzie mi błyskawicznie. Analysis complete. Analysis complete. Ładnie. Gdzie tamten idzie wielce? Dobrze, i szybko dreszczę trzeciego. Oczywiście, że ma turny, ten turny hełm. Spróbowałem. Ja bym chociaż w łeb, czy nie? Trafiłem. Szybko przeładowuj. Nice, spróbowałem. Serio, w hełm? Okej, poszło. Serio? Kolejny w tym durnym hełmie. Dobrze. Teraz tu są kolejni. Pogadali. Zajebiście. No to gleba. Analysis complete. Pana zabieramy. Analysis complete. Ciebie także. He's coming too. Roger that. Okej, mogę go fulltonować i to najważniejsze. Gadaj dalej, nie? Czemu przestał gadać? Analysis complete. Szybko ładujemy ziomków. Analysis complete. To jest w miarę okej. Okay. Chociaż powoli już z tych A, czy A plus jeszcze spoko, ale z ziomków co mają A już powoli muszę rezygnować. Mam ich za dużo. Analysis complete. Pasażer numer 3. Adios. Dobra, tych dla po prostu prędkości wyślijmy ich osobno. Chodź, koleżanko. Dangerous work. Weather will clear short second.
wish I'd said no. I was the only one on the team who spoke English. Unlucky, co? A bo są tam, co się obudzili, dobra. Dobra, was ratujemy. A ja się sam stąd za chwilę zawinę. Amazing, boss. Getting both prisoners out in that situation. Great work. Now exfiltrate. Mission info has been updated. Zamierzam. Dobra. Pieseł. Nokauty. Ładnie. Analysis complete. Gościu na eskę. Zabieramy oczywiście. Na plus, no ale dobra, już tego sobie odpuszczę. A tamten, ten ma tylko A. No to te minerały lecą do bazy same. A te minerały polecą ze mną. Adios. I pięknie, w 12 minut misję fabularną ogarnąłem. Nie, 12 mam odcinka, misja może być misja nawet krócej. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Yeah, już po takiej akcji po prostu wiem, że jest SK. Jest pierwszy perfect stealth i no kills. Pierwszy. Pierwsza misja, którą udało się zrobić z tym, może nie wymogiem, ale z tą opcją. Tutaj dla ludzi, którzy nie ogarniają, specjalnie zwiększyłem swój heroizm, bo zauważyłem, że im większy mam heroizm, tym częściej trafiają mi się ludzie z S i wyżej. Więc postanowiłem zwiększyć go do wartości dużej. I szczerze, jeśli ktoś uzna to za cheatowanie, mam to gdzieś. Bo to de facto nie jest cheatowanie, to jest po prostu przyspieszenie nieuchronności. Bo jakbym po prostu powtarzał tę misję ciągle, ciągle, ciągle i ciągle, to w końcu by mi ten heroizm na tyle wpadł, żebym tą eskę, że ci ludzie z eską, wolontariusze oczywiście, by do mnie zaczęli przychodzić. A ja po prostu dość mocno to przyspieszyłem. O, gadają. We place the two targets in quarantine. They don't show signs of anything, but we'll monitor them just the same. If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them and would have eliminated them eventually, but we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examined the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them. Okej, czyli różne języki, ale nie było angielskiego. Ciekawe. Platforma kwarantanny została skonstruowana, okej. Dobra, zobaczmy, czy pojawi się jakiś wolontariusz. We have an emergency. Many of our staff are falling ill. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. What? Jak to ludzie zaczęli chorować?
Czekaj, ale na to samo, co było w tamtym? Doesn't seem to mature in the body, like a sporganum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility? The bedridden test subjects at the Devil's House? This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa? Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other, and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Go to the Mother Base menu and select Staff Management. First, take a look at the quarantine facility we've set up. We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected, but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them, and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this fast. We're counting on you. Okej, okay, wiecie co? Patrzcie, są różne języki, ale u każdego zgadza się jeden. No dobra, dwa najczęściej. Jest to język angielski, ale jest to też język Kikongo. O, super, co mam dalej tutaj zrobić? Kogoś tutaj wysłać dalej, czy nie? Czekaj. Nie, waiting room nie. Cały personel, proszę. Sortuj. Persuasion. Kurde, czemu nie ma sortowania przez zrozumiany język, no? O! Ten jest w brygu. Tamaki Kongo. Ten angielski. Te ma też Kikongo, ten także. Endebel. Nawet nie wiem, jaki to jest język, nie? Nie mam bladego pojęcia. Ten też, ten też. Jest, mam prawie 1000 ludzi, nie? Sprawdzenie wszystkich po kolei to będzie jakoś masakra. Spróbujmy. No bo tutaj nie ma co patrzeć po tym.
Nie ma co patrzeć po... Sorry. Nie ma co patrzeć po zdrowiu, bo oni są wszyscy zdrowi. Dopóki ten patogen się nie rozwinie bardziej, no to nic im nie będzie. Dobra. Jestem, bo zaznaczyłem 100 typa z prawie 1000. Trzeba ich wszystkich wysłać do kwarantanny. Wydaje mi się, że to jest właśnie o to chodzi. Jeśli ktoś jest na te języki Kongo, to może... To może... Myślę, że tak. Aczkolwiek, stety bądź nie, będę musiał jeszcze całą resztę ludzi wysłać. Boss, a new job's come in. It's a hit. I'm the human trafficker who sent Shivani and the others to Nzoya Badiabulu, where you ran into Skullface. The thing is, this guy might know something about the disease that's going around Mother Base. The symptoms are similar to the ones we saw at that factory. Start by checking the mission details on your iDroid. Dobra. O, jest tutaj specjalista od tych kamer. Dobra, no ale stety bądź nie. Chociaż w sumie... A, bo dobra. Ja tam jeszcze trochę czasu mam. Kaseta. Boss, there's a target on the run somewhere on the Savannah. Your job is to find and eliminate him. He's a logistics officer for the PF known as Rogue Coyote. On the side, however, he colluded with the Buta regime, abducting people from Mbele villages and supplying them as slave labor. That's right. He's a human trafficker. His victims ended up all over the place. Brothels, black market, organ trade, diamond mines. And he was the one who sent Shibani and the other kids to the Devil's House. But then an Mbele rebel group finally added him to their hit list. The target decided it was time to quit, and now he's trying to leave the country. If he makes it back to his country, he'll be no more than a civilian, and he'll avoid facing a court-martial. Like so many other war-biz junkies. I'll bet he plans on enjoying a new life finance with his blood money. The client's order is to take him out. How you go about that is up to you, boss. Dobra, no oczywiście zgarniemy typa do bazy i niech nam powie, co wie o tej całej akcji. Teraz pytanie, gdzie? Spróbujmy tutaj. I spiesałem. Trzeba szybko ogarnąć, jak tą chorobę wyleczyć. Epizod 26. Polowanie. Boss, the target is a PF logistics officer who works as a human trafficker on the side. The client wants him dead. He's currently on the run somewhere on the Savannah with bodyguards. Unfortunately, we don't know what route they're taking. All we have to go on is a coded transmission sent by the PF at the Dikhati abandoned village. It appears to be a workup of the target's security plans, but to decipher it, we'll need an intel file with the encryption key. This key should be at the comms facility at the Dittati abandoned village. Check your iDroid to see what the target looks like, as well as the location of the village. Find the route, find the man. No i pięknie. Totalnie przez przypadek ustawiłem się prawie idealnie tam, gdzie chciałem. O kurde, dwóch typa mi zmarło przez tę epidemię. To jest co? The target is on the move somewhere on the Savannah. Problem is, we don't know what route he's taking. It's too big a search area to cover without more information. If you can find that intel file, they could give you a lead on him. Albo mógłbym tam sobie pobiegać, używając... tego leku. I myślę, że też by to coś to dało. O, więzień. Może więzień też coś będzie wiedział.
That's where the enemy PF's coded transmission came from. There's got to be a transmitter there somewhere. It could have the intel file containing the encryption key. Look for an antenna. Kongracja. Nie, nie. To się nie wydarzyło. Zdecydowanie zakopywali tutaj po prostu zmarłych, a potem ich zamurowali. Jeszcze piękny koniec. Ściany zryte śladami paznokci. Chorzy próbowali się wydostać. O, przerażająca historia tego, co się działo w tej kopalni. No zdecydowanie. Musimy zejść na dół. Potencjalnie iść jeszcze głębiej tym korytarzem. Tam widzę chyba kolejny stan. Boss, the target is a PF logistics officer who works as a human trafficker on the side. The client wants him dead. He's currently on the run somewhere on the savannah with bodyguards. Unfortunately, we don't know what route they're taking. All we have to go on is a coded transmission sent by the PF at the Ditati abandoned village. It appears to be a workup of the target's security plans, but to decipher it, we'll need an intel file with the encryption key. This key should be at the comms facility at the Ditati abandoned village. Check your iDroid to see what the target looks like, as well as the location of the village. Find the route, find the man. Dobra, wiemy co mamy robić. A zatem zróbmy to i spróbujmy nie dać się wykryć w tak głupi sposób, w jaki zrobiłem to przed chwilą. Czyli podejdźmy ich od góry. You made it to the Ditati abandoned village. That's where the enemy PF's coded transmission came from. There's got to be a transmitter there somewhere. It could have the intel file containing the encryption key. Look for an antenna. The map has been updated. No, jak? No w głowę mu przestrzeliłem. Może taką poprawkę brać na ten strzał, że to jest po prostu niemożliwe. Nic żeś nie widział, co za głupoty gadasz. Pięknie. Na to liczyłem. No myślałem, że gościu normalnie już padnie z usypiaczem, no. Ale niestety nie. Mogło być tak dobrze. Nice. Tego pana zabieramy. I mogę go od razu sprawdzić, bo nie byłoby tej durnej akcji. Subject on board. Leave the rest to us. Dobra, jeden więzień idzie z nami. Za chwilę się przejdę po drugiego. Zajebiście! Someone else for help.
are you okay? Snake! Boss, the target is moving across the savannah. Find him and eliminate him. Unfortunately, we don't know what route they're taking. Find the route, find the man. All we have to go on is a coded transmission sent by the PF at the Detati abandoned village. It appears to be a workup of the target's security plans, but to decipher it, we'll need an intel. This key should be at the comms facility at the Detati abandoned village. Check your iDroid to see what the target looks for. To the Detati abandoned village. That's where the enemy PF's coded transmission came from. There's got to be a transmitter there somewhere. It could have the intel file containing the encryption key. Look for an antenna. The map has been updated. Subject on board. Leave the rest to us. Can you send this on? Oślep zwiadowców. Reszta ci nie zaszkodzi. Boss, that prisoner you extracted was a civilian abducted by the target. He says the trafficker is trying to make contact with a human rights NGO. He hopes that by handing over his list of buyers, they'll guarantee his safety. I don't get it. Why an NGO? Why run to someone else for help? Analysis complete. Nie mi to oceniać, gościu. Mamy plik. Jeszcze więźnia musimy zgarnąć. Fajnie, że nie kazałem w ogóle oznaczać tego gościa. No nie, znowu! Boże, jak ja nienawidzę tych gości w totalnym opancerzeniu! To właśnie ze strzelby. Ciekawe od kogo. Boss, what happened? Boss! Rozjebie mnie kurwa zaraz. Boss, the target is moving across the savannah. Find him and eliminate him. According to this information, the target is headed for Kasiva camp. I've updated your map. Use the target's route to locate him. Eliminating him will be much harder if he makes it to the gazebo camp. Take him down on the savannah. Marker removed. Marker placed. Jest jak nie irytują te durne markery. Marker removed. Dziękuję. Mamy tu jeszcze dwóch więźniów do zgarnięcia. I od razu go wysyłam. Super, nie ma tak nie, kompletnie nie widzieć celu. Tak, for real spadam.
Tu jest więcej tych więźniów w ogóle. Świetnie. Run. Świetnie! Od czego ja dostałem? Snajperki? Strzelby? Dobre pytanie. Zrzucamy. Zabieramy. Jeszcze jeden więzień. O, właśnie tutaj. Zrobimy sobie pieseła na kunia. Sobie gdzieś zrzucę i biegnę. Bo co jak co, ale wolę mieć konia na taką przejażdżkę przez sawannę. Dalej, galopem. No. Świetnie, zrzucam tu kulotę. Extraction arrived at mother base. Enemy presence analysis. The map has been updated. Oj, coś mówi, że gość już chyba jest w tym obozie. Niestety. A to komplikuje sprawę. Problem jest taki, że on prawdopodobnie już jest w tym obozie. Ale tego niestety nie sprawdzę. Dopóty nie przesłucham kogoś. I proszę, akurat ktoś się nawinął. Wstawaj. Okej, okay, czyli co, może jednak gość tu jeszcze nie przyszedł? Może tamten nic nie wiedział. Fajny widok.
Ja pierdolę. Boss, the target is moving across the savannah. Find him and eliminate him. According to this information. Naprawdę? A gdzie konkretnie? I've updated your map. Use the target's route to locate him. Eliminating him will be much harder if he makes it to the gazebo camp. Take him down on the savannah. Żebym jeszcze tylko wiedział, gdzie konkretnie jest ten gość. No na ten moment jestem prawie pewny, że on jest już w tym obozie. Chyba, że poszedł malowniczą trasą. Jakimś cudem tam jeszcze nie trafił. Ty, nie gadaj. Nie wierzę. No. To się tu blisko nagle znalazł. Wow, tyle powtórek tylko po to, żeby finalnie się okazało, że gościu w ogóle nie był w tym obozie. Przecudownie. Enemy analysis complete. The map has been updated. He's coming too. Roger that. You gotta extract him. Ten jest dobry. Nie wiem, bo leży za krzakiem. Ja pierdziela, było się tylko dokładniej rozejrzeć, bym tego typa znalazł jakieś pół godziny wcześniej. Ty, po co tam biegnę, jak helikopter z tym przyleci? No ale szybko przyleciał. Obniżaj już ten pułap, gościu. Spadamy stąd. Jest to tak prosta misja, a jak bardzo mnie zirytowała. 20, jak nie 25 minut tego odcinka będzie przeze mnie wycięte. No, prawie najlepsza ranga. Niestety spadła mi więź z piesałem, przez to, że tam oberwał trochę, no ale to się da poprawić. No. Halo. Co jest? No, działa. Kontrolerze, żyjesz? Our trafficker was very talkative. Guinea pigs. That's what became of his kidnapped victims. Says he got a good look at that factory in Zoya Badiabulu when he dropped off some fresh guinea pigs for them. Along with our man without a face. His instincts told him to run like the rat he is. Said it wasn't worth the money. Figured he could be next.
That's when he went to the NGO for help. He thought that in exchange for his buyer's list, they could set him up with a new identity someplace far away. He had an idea who he was up against, and he didn't want to take any chances. A true rat. But like us dogs, he knew when he smelled trouble. And something else, he said the specimens come from deep in the forest. We don't know what he meant by specimens just yet, but those guinea pig symptoms match what we've seen on the infected at Mother Base. Deep in the forest. Maybe there's the clue we need to beat this infection. Boss, the truth could be right around the corner. Legendarny żołnierz, albo żołnierze. Proszę, jest wolontariusz? No serio, tylko jeden wolontariusz? To aż lipa. Psyops list updated. We finally heard from one of our missing intel team members. He says he has a solid lead on the epidemic at Mother Base. Take a look at the mission details ASAP. Dobra, pozwól, najpierw challenge sobie podbieram. Te kasety trzeba będzie w następnym odcinku przejrzeć, znaczy przesłuchać te dwa bynajmniej, bo to są bardzo ważne kasety na temat tego, co się aktualnie dzieje fabularnie. Okej, uratuj agenta wywiadu, który zdobył informacje na temat epidemii. Dobra. Postaramy się to zrobić, ale to już w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Myślę, że na początku sobie odpalimy kasety, przysłuchamy, a potem pójdziemy uratować typa. I jeśli starczy czasu, spróbować jeszcze zrobić kolejną misję fabularną. Ale ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Albo wiecie co, jeszcze nie, zanim się tak finalnie pożegną, to zobaczmy, jak to wygląda w bazie. Co jest? O! Wyzwanie Ilaya? Okej, okay, to coś nowego. I to jest jeszcze jakiś ważny ten. To jest tak platforma. Czekaj, czy ja tą platformę mogę rozbudować, czy to jest tylko tak opostawione? Nie, to jest tylko tak opostawione, dobra. Tutaj nagrody. No nie! Czemu akurat gościu z Eską mi gościa z Eską mi akurat zabili, no ludzie! Ale turbo scam. Dobra, nevermind. Czekaj, side-upy najpierw sprawdźmy. Ilaj wyzwał cię na rewanż. Zawalcz z Ilajem raz jeszcze w Mother Base i daj mu nauczkę. Okej, okay, nie no, ja tam chętnie, ale... No to może od tego zaczniemy, bo to będzie akurat w bazie. Ale dobra, zanim się jeszcze finalnie pożegnam, zobaczmy jak to wygląda w bazie. Czy będzie jakaś cutscenka? Czy nie bardzo? O, jest kastenka, który wam mówiłem kiedyś. Z piesełem. Snake. Well, that would explain it. Sorry. Guess I've been away a while. Shouldn't be such a stranger. That's a bad example for the man. And he gets pretty lonely too. Come on, Didi. Słodka jest taka scenka, ale szczerze nie takie się spodziewałem. W sensie myślałem, że będzie jakaś gadanina teraz do bazy, że wracamy. O, słuchaj, no ten i ten, tak, tak. No wiecie, jakieś obgadanie tego... tej kwarantanny całej, no ale... O! No matter how many times we talk to him, he just won't listen. He sees everything in terms of victory or defeat and still won't accept that you beat him.
We're gonna have to put him in his place. Again. If you don't mind, come back to Mother Base and go another round with him. No. Dobra. To w ogóle nowe kolorki w bazie. Dajcie znak, jak się wam podobają. Dobra. Ja się tam na początku odcinka przestawię gdzieś bliżej tego Halengę. O, Battle Gear widzę chyba też posunął się do przodu. No to nie, to najpierw czajmy to, potem pójdziemy do tego, a potem zrobimy misję. W developie. Helikopter wiem, że zdałem na upgrade'y. A tamto jedno, a to jedno też dałem na upgrade, tylko to po prostu ciągle pokazuję jako nowe, mimo iż to nowe nie jest. Dobra. Jak to wygląda w takim razie w bazie? Welcome home, boss. Siema. Analysis complete. No tak, dobra. W tym to nie pokazuje, czy w jakim języku gościu potrafi mówić. Ale okej, nieważne. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cześć.